Niezatapialni. Witam was, kochani nasi najdrożsi słuchacze, których właśnie strasznie obgadaliśmy w 87. odcinku podcastu Niezatapialni. Jest ze mną tutaj Iga Wasmańska. I nie ma ze mną Dominika Gąski, ani Michała Piewowarczyka, ani Mateusza Skutnika, ani Kuby Zagarskiego. Nie ma z nami też całkiem dużej rzeszy. I Pawela, nie ma z nami Pawela. Generalnie. Więc Kącik wspomina mi Dominika i co u Pawela, myślę, że dzisiaj też może być aktualne. Duże zmiany u nich, nie? Cały czas nie wiem, bo jeszcze ich nie spotkałem i cały czas nie wiem, czy mogę o tym mówić publicznie, ale dzieje się. Tak, to, że nikt z nich nie poinformował w żadnym jakby medium na ten temat, co tak. Się stało, nie? W sensie tak... Tak. Nie wiem też, czy... Więc nie wiemy, czy możemy o tym informować. Jest taka stronka internetowa Zamach Smoleński 2010, tam są różne odłamy tej teorii spiskowej i tam niektóre zahaczają o Dominika Gąskę, z tego co wiem, więc możecie tam poszukać jakiejś informacji. Dzisiaj będziemy... paranormalne.pl, jedno z moich ulubionych forów internetowych, być może będą wieści na temat Pawela, więc szukajcie. Chciałbym w ogóle, jeszcze zanim dojdziemy do sekcji komentarzy, przeprosić wszystkich za moją upokarzającą pomyłkę dotyczącą nurkowania głębinowego, właśnie. Zostało mi udowodnione ponad wszelką wątpliwość... Przez jakieś 12 tak, ludzi pod rząd. Że ludzie są w stanie zanurkować bez sprzętu na więcej niż 30 metrów. Przez całe życie żyłem w błędzie. Byłem przekonany, że tak do 10, góra 15 metrów człowiek może bez szkody zanurkować i wynurzyć się. Nauczyłeś się czegoś. Tak, nauczyłem się czegoś. Dziękuję wam za to i proszę, nie spalcie mi domu. Ja musiałam jeszcze powiedzieć, że premiera Uncharted 4 jednak została przesunięta. Tak. To się stało. A propos tych ludzi, którzy mówili na temat tego, że mamy nieaktualny temat. My czytamy tematy przed nagraniem. Ale to właśnie był mega aktualny temat. To był, tak. Bo wprawdzie ja obstawiałem, że nie przesuną tej premiery, ale dokładnie rozmawialiśmy o tym, że coś się złego dzieje z tą grą. Tak, ale właśnie chciałam generalnie powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc musicie wziąć pod uwagę, że my nagrywamy ten podcast, potem dzieją się rzeczy, my go potem publikujemy, a w tym czasie, kiedy my go nagrywamy, on już jest nagrany i podczas publikacji też dzieją się rzeczy, o których my być może jeszcze nie wiemy w tym czasie. Musicie tak jakby przenieść się, to jest dyskurs narracji i dyskurs, nie, jak to się nazywa? Czas trwania powieści, tak, i ten czas samego jakby opowiadania tej opowiadania powieści. Wiedziałem, to jest takie rosyjskie słowo, kurde. Co, siużet i fabuła? Siużet, no właśnie. No. No anyway, to w każdym razie musicie sobie zdawać sprawę z tego, że to, a jeszcze jest jeden w ogóle czas, bo jest jeszcze czas odsłuchania tak. tego, więc to są trzy różne sasy, guys, nawet cztery, biorąc pod uwagę, że jeszcze montujemy. Biorąc pod uwagę, to nie do końca tak jest, bo my tu nie opowiadamy żadnej fabuły, więc my nie mamy tego, mamy tylko sюжет. Tak, ale ja mówię o tym, że istnieje kilka równoległych wątków czasowych, w których my czytamy tematy i przygotowujemy się do nich, idziemy na nagranie, w trakcie czego jakby jeszcze nie studiujemy dalej tych tematów i być może zachodzą jakieś zmiany, mówimy na ich temat przez jakąś godzinę, po czym składamy ten odcinek. Ogólnie zastanawiamy się, czy nie spisać, jak bardzo skomplikowany jest to proces i nie zaproponować to Christopherowi Nolanowi, żeby nakręcił jako Interstellar 2. Tak. Bo tam się w ogóle z czasem straszne rzeczy dzieją. Bo my będziemy kręcić przecież, jak powstaje odcinek. Możemy to zrobić w ogóle, wiesz. Ale nie mamy chyba praw do Interstellara jako tytułu. No nie. A to nie Ale będzie myślę, miało że możemy sensu. To jakoś ugrać. Musimy zadzwonić. My tyle kasy dostaniemy. Będziemy dzisiaj z wami rozmawiali o grze Superhot, o której muszę powiedzieć, że jest to najbardziej innowacyjny shooter, jaki widziałem, jaki wyszedł ever. Co krąży generalnie to zdanie po necie ogólnie i rozumiem, że tam jest coś więcej niż nam się wydaje, jeszcze nie grałam, więc nie jestem w stanie określić. Microsoft, to jest drugi temat, Microsoft zapowiada delikatnie, nie do końca jeszcze mówiąc o co chodzi, że jego najnowszą konsolę Xbox One będzie można upgrade'ować i nie wiadomo o co chodzi, aczkolwiek nie za pomocą śrubokręta. Porozmawiamy też o Nintendo, bo Nintendo ogłosiło line-up swoich tytułów na najbliższe miesiące, z tego co tam czytam. Znaczy nawet nie na najbliższe miesiące, bo tam niektóre to są w ogóle plany takie dalekosiężne. No ale Nintendo Direct po prostu wyszedł, tak. Gdzie są giereczki. I będziemy rozmawiać o No Man's Sky, które kosztuje zatrważające pieniądze, $60 ma kosztować. $59.99, ale u nas na Steamie to jest €59.99, ponieważ euro i dolar są tak w tym działa, momencie tożsame. Tak działa waluta, tak działa wolny rynek. Handlujcie z tym. Wszystkie kłuce, które nas słuchają.
Super hot. No. Przeszedłem, specjalnie wczoraj przechodziłem do godziny, do północy siedziałem nad tą grą, bo stwierdziłem, że koniecznie muszę ją przejść, żeby być kompetentnym w tym, co mówię tutaj. Jest to bardzo ciekawa gra. Bardzo dobra, na pewno, zdecydowanie bardzo dobra. Ma ogromnie dobrą recenzję. Właśnie, to mnie trochę zaskakuje, bo to ma recenzję jako gra przełomowa w ogóle, jakaś nowatorska i tak dalej, i tak dalej. Mm. I owszem, ona jest taka, ale jednocześnie to nie jest... Nie towarzyszy temu taki efekt wow, jak towarzyszy zazwyczaj takim grom, o których wiesz. A co, na przykład Braid? No właśnie, jak na przykład Braidowi, tak. To jest taki przykład, który mi przychodzi do głowy. Albo jak podejrzewam The Witness, no bo The Witness właśnie dokładnie tak samo rzeczy. Wiesz, wszystkie te trzy gry, które wymieniłeś, to są gry, które mają generalnie jeden prosty pomysł, najczęściej mechaniczny. Mhm. Który jest rozbudowany na tyle, że może jakby cały problem sprzedać. Ja mam problem taki, znaczy to nie jest mój problem, bo mi się w tą grę rewelacyjnie grało. Ona jest akurat długa, tak na 3 godzinki, więc to nie jest, nie masz czasu się zmęczyć tym pomysłem, co nie? Słyszałam też, że bardzo dużo ludzi ma z tym problem. Że ona jest za krótka? Tak, że story mode jest za krótkie i że te endless areny tego, bo ta gra posiada... jakby taki tak. single player tam story mode i też single player zresztą, niekończące się areny i generalnie podobno jest dosyć duża krytyka na temat tego, że gra jest za krótka, ale z tego co słyszałam, twórcy mają się do tego jakoś stosunkowo coś dodając do niej, ale to jest takie bardzo znaczy, stare, nie ja absolutnie nie miałem żadnego, absolutnie ani przez moment nie miałem wrażenia, że ona jest za krótka. Moim zdaniem ona jest idealna, bo to co chciałem powiedzieć, ten pomysł, który oni mają, on przede wszystkim już nie jest nowy, bo oni tą grę bardzo długo promowali. Tak, ta gra w ogóle ma jakieś 2 lata tak co najmniej, tak. Co? Więc w ogóle nie ma, jeżeli w ogóle od 2 lat byłeś w internecie chociaż raz i czytałeś cokolwiek o gireszkach, to już w ogóle nie będziesz miała takiego, no, ty, jaki nas słuchaczu taki hipotetyczny, albo ty i go. Podoba mi się, jak zmieniłeś w ogóle. No, to już w ogóle nie będziesz miało takiego wrażenia wow, takiego, że to jest coś nowatorskiego, bo ty dokładnie wiesz, o co z tym chodzi, nie? I z tym mam trochę problem. A poza tym ten pomysł... Ale to jest pomysł to jest sam pomysł. Tutaj jeszcze chodzi o to, że on jest podobno fan do grania. W sensie, jest fan do grania. Ona ma ten motyw tego replaya, nie? Że tam... Bo generalnie jest tak, ja nie wiem, czy wszyscy ludzie wiedzą, co to jest. To jest FP, w którym tak. Czas porusza się tylko wtedy, kiedy gracz się porusza. Nie do końca. Znaczy to on tam jakoś minimalnie leci, ale tak, generalnie im ty szybciej się poruszasz, tym szybciej idzie czas. Tak. Co pozwala na takie rozplanowanie akcji na poszczególne elementy, typu uderzenie kogoś w twarz i złapanie jego broni, którą on wypuszcza z ręki w powietrzu i strzelenie mu nią w twarz. Tak. Po czym po końcu levelu, z tego co wiem, tak. Jestem super obsłuchana w super hot, jeżeli chodzi o Giant Bombcast, masz replay? Mhm. Który jakby tam nie widać spowolnienia czasu, przez co widzisz, jaki jesteś super cool i jeszcze głos ci mówi super hot w trakcie tego. No właśnie nie do końca, ten replay nie do końca tak działa, bo ta gra wygląda tak, jak wygląda. I nawet jak ją puścisz w normalnym czasie, to nie jest tak, że te akcje wyglądają jakoś niesamowicie, to nadal są takie bardzo naciągane graficznie, bo to nie tylko... To są poligony, no. Tak, ale nie... One przy okazji, tam są dosyć niezręczne jest ta animacja. Tam są, no widać, to wszystko razi taką sztucznością i taką manekinowatością i tak dalej. I to z jednej strony to było zamierzone i ja nie mam jakby pretensji wobec tego, ale z drugiej strony, jak są te akcje właśnie na końcu, takie replaye, że widzisz to, co zrobiłeś, to nie jest tak, że nagle oglądasz Matrixa i sobie myślisz, wow, jakie to jest zajebiste. Ty po prostu nadal widzisz tych czerwonych ludzików złożonych z poligonów i... Tak, ale ja to bardziej zakumałam, jak grałeś Super Meat Boya i miałeś te wszystkie razy, kiedy ginąłeś i miałeś tego jednego, który idzie na sam koniec już idealnie. Mm-hmm. No bo tam wiesz co, w Super Meat Boyu to robiło dużo większe wrażenie, bo widziałaś właśnie wszystkie porażki. Tutaj nie widzisz tego. Tutaj widzisz tylko tą udaną, co nie? Akcję ostatnią. No ale wciąż jest jakby satysfakcjonujące to, że widzisz, że zrobiłeś to tak i tam pewnie robiłeś to tam powiedzmy przez N czasu, a to jest ułamek z N czasu. Może gdybym to widział z perspektywy trzeciej osoby. A może, to jest cały czas we FPP. Może tam jest jakaś taka opcja, nie wiem, może ja jej nie odkryłem. Czekaj, bo to mi psuje całkowicie obraz tego, co sobie wyobrażałam przez cały czas. Ja myślałam, że to robisz we FPP tak normalnie, a tak to potem masz właśnie na przykład konta, pod kątem jakimś pokazane, jaki to jest i super, nie, że to wszystko nie. robisz. Nie, no bo to by w ogóle wymagało stworzenia modelu twojej postaci i animacji tej postaci. Ja tam, no, to, tam robisz takie rzeczy w stylu, że właśnie kopiesz kogoś i łapiesz jakby nad głową pistolet, co nie? Lecę przelatujący, no to już by było dosyć skomplikowane zadanie dla grafików moim zdaniem, żeby przewidzieć wszystkie fajne akcje, które możesz zrobić w tej grze, nie?
Okej, to jest to troszeczkę mi opadł. Zaskakująco spoko ma ta gra fabułę. To jest gra, po której ja się w ogóle nie spodziewałem fabuły. Ja się spodziewałem na początku, w ogóle jak widziałem te reklamówki, to ja się spodziewałem, że to będzie po prostu cykl takich plansz, takich właśnie aren. I masz to przejść i to jest jakby całe twoje zadanie. Trochę tak jak tak mi się wydaje, że tak Witness wygląda, co nie? Że masz po prostu cykl zagadek. To jest metafabuła, nie? A tutaj jest taka metafabuła, dokładnie. Okay. O w ogóle dziejąca się na poziomie DOS-a. Tak, bo tam jest zapośredniczone przez interfejs. Jakby ty siedząc przed komputerem, oglądasz taki tak komputer tak. I w środku gry jakby, nie? Tak. Jezus Maria. No i... Tam w jakich czasach my żyjemy. I to w ogóle okazuje się, że w DOS-ie był jakiś komunikator. Ja o tym nie wiedziałem w ogóle. Tyle napalonych kobiet w internecie za czasów DOS-u minęło. Ja, te kobiety, które używały tego DOS-a. Że można było w DOS-ie tam się komunikować i napisać czeską, klikasz, co nie? SL się wpisało do takiej. No, i co? Na czym się pisało? A age, sex, location. No, jak pisałeś już w internetach, to chyba... Ja nie wiem, ja nigdy nie znałam posłów z internetu. Patrzysz, że się tak na mnie patrzysz, ale tam nie. Like... Ja wszedłem do internetów na poziomie SQL-a, tak? To się nazywało... Nie, jak się nazywał ten... ICQ? Nie, taki komunikator, kurde. A, trzy literki. Nie. No, ICQ. Jeszcze... ICQ. IRC jeszcze? IRC, no IRC, o. SQL to jest tam... Wiem, to jest jak robisz tabelki i sprawdzasz bazę danych. Pomyliły mi się literki. No to na poziomie na poziomie word abbreviation. Na poziomie IRC-a wszedłem mniej więcej do polskiego internetu i tam się działo. Tam się działo. Później był gadu-gadu. Na gadu-gadu. W ogóle gadu-gadu jest takim specyficznym wydaniem, że nadal mi się zdarza, że tam na przykład pisze do mnie do pracy jakiś tam Daniel, kurde, lat 23 z Chorzowa, co nie. Czas, skąd klikasz? Nie, to już nie są czasy tego. Już jak widać, że ja mam 30 lat, to jest od razu zwalimy razem, co nie? Nie wiesz, może byś nawet... Tak jak powiedziałem, że jestem piękny, chociaż... Wyślesz mi fotkę przynajmniej. To że Jezus, no. Mary. Daniel od 23 nie odzywa się więcej. W ogóle jakiś, no, jakiś, wiesz... To jakiś... był katalog w ogóle. Chociaż byś mi pogłaskał po głowie najpierw, co nie? Jakiś dał cukierka, kurde. Nie wiem, no ja używam w pracy, używam gadu-gadu, bo jest zaskakująco wygodne. Ja jeszcze pamiętam gadu-gadu, jestem tak stara, że pamiętam jak gadu-gadu też nie było gadu-gadu, tylko SMS Express. Więc... A, tak, było coś. Było i to z tego wyrosło gadu-gadu. Tak. Ja mam jeszcze numer w ogóle z SMS Express, a on był taki strasznie krótki, ja pamiętam, że to był taki szpan kiedyś. I jeszcze można było wtedy wysyłać SMS-y w ogóle z internetu. Tak, można było, no. I dostawałeś taki w ogóle zupełnie tak. Bezsensowny tekst na samym początku, one były jakoś desformatowane, ale się czytało, nie? No bo tam nie było innej opcji, żeby nie czytać. No gadu-gadu jest zaskakująco spoko komunikatorem, głównie dlatego, że nikt z niego nie korzysta. Nikt normalny w dzisiejszych czasach nie korzysta z gadu-gadu, poza Danielem z Chorzowa, to nie? Znaczy wiesz co, do gadu-gadu masz jeszcze liczne nakładki i te nakładki dają bardzo, bardzo dużo fajnych. Tak, ale chodzi mi o to, że jak ja mam ludzi w pracy, którzy mają gadu-gadu, to jakby nikt inny nie ma mojego gadu-gadu. Nie, i nie mam potrzeby nikomu go dawać, co nie? A jakbym się porozumiał. Jakbym się porozumiewał na Facebooku albo na Gmailu, to wszyscy by mogli do mnie pisać jakby i to już by nie był jakby taki służbowy, co nie, komunikator. Więc służbowym komunikatorem jest gadu-gadu. Tak. O. Jednocześnie mamy prawdziwy służbowy komunikator, który nasza firma bardzo chciała, żebyśmy korzystali, nikt z niego nie korzysta. Link? Pidgin. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie wiem, co to jest. Podejrzewam, że to jest coś, co kupili w ogóle, to nie jakoś tako... To jest możliwe. I pewnie ma 3 emotikony. Tak. O Boże, tak swoją drogą emotikony na Steam czacie. Przede wszystkim na Pidginie są wszyscy z naszej firmy, więc jest też prezes. Nie? Ja nie chcę, żeby prezes był na moim gadu-gadu, żeby wiesz, istniała możliwość taka, że on się do mnie odezwie kiedyś, jakkolwiek. My też mamy taki wewnętrzny komunikator i też nikt z niego nie korzysta, to tylko można tego, że jest jeden z najgorzej napisanych programów, w ogóle programów, już nawet nie mówię o komunikatorze, a z komunikacją ma wspólnego nic. Nikt nie przemyślał. No, w każdym razie, jak się jeszcze ludzie porozumiewali za pomocą sygnałów dymnych i DOS-a, to też mniej więcej ten sam okres czasu, no. Do tych czasów odwołuje się... Chińczycy budują właśnie wielki mur. Do tych czasów odwołuje się fabuła Super Hot, która, tak jak mówię, nie chcę tutaj nic zdradzać, bo ja bym się nie czuł oszukany, gdyby mi ktoś powiedział od początku, o czym jest ta fabuła, więc to nie jest tak, że ona jest jakoś bardzo odkrywsza, ale jest na tyle intrygująca, że jak mi co... tam 3 czy 4 misje, pojawiały się właśnie te okna dialogowe i coś tam się działo, no to okej. Okay. Nawet tam się śledziłem to i czytałem i nie klikałem dalej cały czas. I ona ma taki cel trochę, jak miała fabuła z Hotline Miami. Taki trochę... No taki bełkot, który ci
który ci daje taką taką iluzję tego, że to ma sens w ogóle. Nie, fabuła w Hotline Miami miała sens, a w ogóle jeszcze w połączeniu z dwójką? Fabuła jedynki Hotline Miami nie miała sensu i na tym polega jej w ogóle mistrzostwo moim zdaniem. I ja jestem absolutnym wyznawcą tego zakończenia prawdziwego, w którym ci mówią, że nie ma żadnego wytłumaczenia dla tego, co robiłeś. A jeżeli potrzebujesz wytłumaczenia, to jest coś bardzo nie tak z tobą. I możesz oczywiście, możesz przejść tą grę jeszcze raz, pomordować wszystkich ludzi, znaleźć jakieś pieprzone puzzle i wtedy ci damy wytłumaczenie, że chodzi o Rosjan. Tak, ale masz jeszcze te jakby, masz jeszcze ten kontekst z drugiej części. Nie, ja nie grałem w drugą część. Ja jestem wielkim wyznawcą. Bardzo fajna. Ja jestem wielkim wyznawcą Hotline Miami jako gry, która długo cię oszukuje, że to, co robisz, te wszystkie okrucieństwa, tak, że ona będzie miała jakiekolwiek uzasadnienie. Znaczy, okej, dobra, ona nie ma uzasadnienia jako takiego, ale ta fabuła, w sensie historia opowiedziana w grze, tam jakoś coś tam generalnie się składa na sam fakt motyw narracyjny, że ty wykonujesz jakieś zadania z telefonu, który nie wiesz, od kogo przychodzi, tylko po prostu idziesz i... Ona się nawet nie do końca składa w sensowną całość, no bo przecież tam w drugiej części mordujesz bohatera z pierwszej części i to bo tak, że druga część jest jakby to, jest retrospektywna, no tak. I jak się nazywa? Nie? No nie do końca. Ona ma różne misje z bardzo różnych okresów pierwszej części. Nie, w momencie kiedy drugim bohaterem mordujesz bohatera z pierwszej bohatera, to jakby przeczesz temu, co się wydarzyło w pierwszej ścieżce. Masz 3 czy 4 osobne wątki. Tam wchodzi historia alternatywna jakby w pewnym momencie. To nie jest tak, że to jest jeden wątek. Ja tego tak bardzo dobrze nie pamiętam, bo ja w to gram w marcu, więc rok temu praktycznie. Ale jestem prawie pewna, że tam było bardzo dużo rzeczy, które działy się przed. Tak. A później a spotykasz się... w samym końcu tej gry jest bohater z pierwszej części. I ty go zabijasz. Nie. A wcześniej bohaterem zabijasz tego motocyklistę. Znaczy nie ty... ty wcześniej tak, jacketem tylko, zabijasz tak, motocyklistę, tylko, a później motocyklistą zabijasz jacketa. Ale to jest w ogóle ta dodatkowa fabuła z pierwszej części. To nie jest druga część. Nie, ja mówię o pierwszej części. No tak, no bo powiedziałeś, że w drugiej części. W drugiej części fabuły. W pierwszej części jest rzeczywiście zachwianie tego i jest to rzeczywiście alternatywna historia. Okej, jest jacket, jest helmetem, ale w drugiej części ten typ z pierwszej części, jacket w sensie, jacket. On tam funkcjonuje, on tam jest. No, trochę mnie to zniechęca, ponieważ tak jak ci mówiłem, ja jestem wielkim wyznawcą. Ja uważam, że jest rewelacyjna fabuła. Ale to nie znaczy, że druga część wprowadza jakiekolwiek konkluzje. Aha. I argumentuje to. Ja tylko mówię, że w pewnym sensie, okay, dopełnia tą pierwszą część, daje jakiś tam kontekst. Okej. Okay. W każdym razie jest właśnie jest bardzo podobna, bardzo no on nie jest w ogóle podobna tak naprawdę, ale jest tutaj, ona pełni taką samą funkcję, co nie? Mm-hmm. Taką właśnie takiego bełkotu, który ci daje jakieś złudzenie tego, że to ma sens, co robisz, a tak naprawdę to nie ma sensu, to jest gra tylko o tym, że zatrzymujesz czas i to ładnie wygląda i strzelasz do ludzików i one się rozpadają tam ludzie mają gigantyczną potrzebę mania jakiejkolwiek narracji, czymkolwiek sobie, tak, więc pewnie stąd to się wzięło. Ja jestem człowiekiem, który też ma taką potrzebę, więc bardzo sobie to cenię. Ja w tym się za głęboko, żeby teraz o tym rozmawiać. A przy okazji jest nawet ciekawe, co tam się dzieje. Co nie? Tam w pewnym momencie dochodzi do zwrotu akcji, zakończenie jest takie na maksa psychodeliczne, co nie? Okej, to lubię. No, ta gra do ciebie gada, co nie? No bo jakby z założeniem jest to, że ty jakby siedzisz przed komputerem i gra w ogóle do ciebie gada i ty gadasz do niej, tylko zamiast pisać coś na klawiaturze, to naciskasz spust i on wtedy sam to pisze, co nie? Wszystko, co powinieneś napisać. Jest ona fajna, gra się w nią świetnie, rewelacyjnie się w nią gra. No właśnie bardzo, bardzo mocno teraz tak myślę, żeby ją kupić z tym, że właśnie mam... Jest mega miodna i to jest zajebiste. Powiem ci, że to 2 godziny, bo ja czytam, że ona trwa 2 godziny. No ja przechodziłem 3 godziny, ale ja jestem beznadziejnym graczem i w pewnym momencie jest taka plansza, którą ci bardzo dokładnie mówią, jak skończyć, bo tam są nieskończeni przeciwnicy. Mhm. A ja bardzo długo się zastanawiałem, że naprawdę są nieskończeni przeciwnicy i tam grałem chyba z pół godziny w tą planszę i próbowałem jak najwięcej zabić. Okej. No ale w każdym razie tam ten czas rozrywki troszeczkę mnie przekonał, bo ja ostatnio, jako że muszę trochę dezertyfikować czas? Dywersyfikować. Właśnie, to co powiedziałeś, a ja nie umiem składać sylab już. Pomiędzy tak naprawdę pisanie i grania, bo potrzebuję tego i tego, żeby mieć o czym pisać, muszę grać, to ja realnie zaczynam patrzeć na to, ile jakby, mając na przykład 12 godzin, kiedy nie piszę, czy jestem w stanie w to wcisnąć jedną grę, czy na przykład wolę wcisnąć w to dwie gry.
Rozumiem, żeby napisać trochę więcej. I po prostu to jest już dla mnie, to jest już dla mnie takie psychodyliczne w ogóle pisanie, bo ja pamiętam, że jak ja zaczynałam pisać ten doktorat, to ja się strasznie cieszyłam z mojego tematu. Ja też się cieszyłam z tego doktoratu. O mój Boże, się patrzę jakiś... O, jeszcze jest jakiś horror na Migo, o, wygląda fajnie. Taki Jezu, nie będzie fajny. Dokładnie tak samo mam. O, kolejny komiks autobiograficzny wyszedł, a jeszcze nie napisałem pracy. Trzeba będzie go uwzględnić. A ty nie masz ram czasowych w temacie. Tak. A ja mam do 2013, więc ja jest motyw, że tam teraz mogę sobie wydawać tych kolorów milion, a już nie mogę w nie grać. Ja nie mam. I mi się to podoba, że ona jest krótka, bo ona się kończy akurat, przynajmniej w moim przypadku, się skończyła akurat w momencie, kiedy ja się poczułem, że to mnie zaczyna męczyć, że to już przestaje być super fan, co nie? Że właśnie, że to już... Że przestaje być, powiedziałbyś, super hot. Super hot. Że to, że już, bo tam jest taki moment w tej grze, że czujesz już, że okej, opanowałaś cały ten system, rozumiesz, co w nim chodzi, wiesz, jak się w nim zachowywać. Jesteś już prawie niepokonana, co nie? Bo, no bo w pewnym momencie już po prostu wiesz, jak się i w tym momencie się tak kończy. I to jest zajebiste, moim zdaniem. Okej. Okay. Ja słyszałam o takich bardzo drobnych rzeczach, słyszałam z Giant Bombcastu, w których to, tylko że typ nie potrafił tego uargumentować. No. Coś się stało, on nie wiedział dokładnie co, ale miał wrażenie, że jeżeli strzelisz komuś pociskiem w lufę pistoletu, któremu do siebie mierzy, to jest jakiś wielki bang i wszyscy puszczają broń? A to nie wiem, czy jest wielki bang. Wiem, że dostałem achievement za to, że trafiłem. Aha. Bo on, i wydaje on coś mi się... takiego zrobił, nie wie co zrobił, ale powiedział, że to jest jakiś w ogóle bardzo i wydaje mi się, mechanik, że mieczem samurajskim można przeciąć kulę tak, ale nigdy tak, mi się to nie udało. Bo miecz samurajski dostajesz już w momencie, kiedy przeciwnicy zazwyczaj mają albo śrutówki, albo te... karabiny. A śrutówki, no to nie, to jest śrut, więc nawet nie próbowałem tego przecinać, a karabiny, pociski z karabinów dosyć szybko lecą, nawet jak jest zatrzymany czas, więc to już było dosyć trudne dla mnie, więc nie udało mi się nigdy tego zrobić. To brzmi tak super. Brzmi to, tak. Wiesz, że w ogóle w ten piątek zamiast siedzieć i grać, bo piątek, sobota i niedziela to są momenty, kiedy ja mogę jakby zmaksymalizować ten czas na grę. No. Bo mam takie, okej, mam weekend, to będę teraz grać. I teraz, kurde, nie będę grać przez tam 3 godziny w jakiś super niszowy horror w ogóle na Commodore 64, tylko będę grać w to i to będzie. Jak chcesz, to się mogę z wami szarować i będziesz grała. Mam limit ludzi. A, masz już limit, ja nie mam. Ja mam dwóch znamy chyba. No to wywal kogoś na pół godziny, no. Nara. Patrz, jak ci powiedziałam, że jesteś z mojej rodziny. Kłamałam. Mamo, pa. Chcesz sobie pograć tam, kurde, to ona flag. Ona ma to, co ja strasznie sobie cenię w grach indie, czyli że ma bardzo taki... nie wiem, jak to napisać, jak coś jest scalone w takie... Jest organiczne? Nie, nieorganiczne. Jak scalone? No, jak jest jednością taką ładną. Taką... No, że tam sama z siebie się tłumaczy, w sensie ja nie rozumiem. Nie, co nie, że coś pasuje do czegoś drugiego i tworzą ładną całość, no. No, to chciałeś powiedzieć, masz. Tak, no, w każdym razie, jeżeli chodzi o kierunek artystyczny, to on jest taki bardzo konsekwentny, kompletny. Okay. I ta gra wygląda... Powiedziałbyś, że to jest takie dzieło totalne nawet. Nie, no nie dzieło totalne, ale ta gra wygląda szpetnie tak, ale jak ona powinna miała wyglądać. Ale troszeczkę ta grafika, w sensie ta szata graficzna miała być przede wszystkim informacyjna. Tak. Bo tak, i to działa. Ja mam w ogóle wrażenie, że jak ona by była bardzo hiperrealistyczna, taka fotorealistyczna, to jest to samo, to generalnie byłby na tyle duży problem, bo trudno by się widziało rzeczy, a tak to ty masz patrzeć i ty masz już rozumieć. To nie masz się zastanawiać nad tym, co się dzieje. Ty masz widzieć, tam są chyba w ogóle też 4 kolory tak naprawdę użyte, tak? Że tam są czarne rzeczy, czarny z czerwonym, czyli to są zawsze kule i oni są czerwoni, ci typi. Tak. Czarne może zawsze... No i białe jest tło. No, jest białe tło, no to... Te jakby to no czarne, no tak, ale czarny z czerwonym jakby jako połączenie kuli, nie? No bo tam pociski są dystynktywne, a używają tych. No ale w każdym razie, no jak dla mnie to z samych opisów i screenów tutaj widzę, że to ma wyglądać tak, żebyś ty przede wszystkim wiedział, a to co ty widzisz nie ma aż tak dużego znaczenia. W sensie... Spójna, o. Jest bardzo spójna artystycznie ta gra. Zwłaszcza i ja tak mnie Tomek słuchał. Ja to poczułem zajebiście, jak w napisach końcowych poleciał kawałek, wydaje mi się, że to jest kawałek Republiki. Nie jestem wielkim znawcą Republiki, ale... Ja jestem dosyć. Ja nie jestem, ale wydaje mi się, że zaśpiewać. Brzmiało totalnie jak Republika albo Ciechowski bez Republiki, ale totalnie w takim... To się nazywa Obywatel C. GC, jak już coś. Okej. I wtedy właśnie wtedy tak pomyślałem, że kurde, jak to totalnie pasuje do tej gry, nie? Że tam śpiewa Ciechowski albo jakieś podróba Ciechowskiego i że właśnie, że te... podróba Ciechowskiego?
I wtedy pomyślałem, że ta gra jest naprawdę spójna. I bardzo ją polecam. Uważam, że to jest... No takie... A w jakiej ona jest teraz cenie na Steamie? Ja ją kupiłem za 63 zł na gram.pl. Była dobra promocja. No i ale to już widziałem ją gdzieś taniej. Już miałem coś takiego, że żałowałem, że kupiłem za 63 zł. Ja nigdy nie żałuję. Zawsze mam coś takiego, że ja widzę, że jest... Zresztą zaraz będziemy o tym mówić, ale że jak widzę, że jest jakaś promocja, to jestem raczej zdania, że okej, no to wydam więcej, no ale już wydałam, to jest raz, a dwa, ewidentnie skoro wydałam, to stwierdziłam, że coś jest tyle warte. Nie, ja żałuję. Ja bym chciał teraz na przykład kupić XCOM 2, kosztuje już 130 zł, ale jeszcze myślę, że kurde, może z jutro albo pojutrze będzie lepsza promocja. Oni mają taki patent, jeżeli chodzi o XCOM, z tego co zauważyłam, ja akurat jestem mało grająca, no, ale czasami się patrzyłam na ceny, że oni zwykle pół roku, chyba tam czy 9 miesiącach, oni ci wydadzą XCOM 2 tak, ze wszystkimi DLC za w ogóle tak śmieszny procent ceny. On XCOM 1 taki... strasznie szybko steniał, tak, tak, oni mają jakiś taki problem, kurde, ze skminą cen. Właśnie, i ja mam do was prośbę, moi słuchacze, szanowni, bo ja nie śledzę tego XCOM 2. Czy ktoś by mógł mnie oznaczyć w jakimś poście, w momencie, kiedy XCOM 2 po pierwsze będzie już grywalny na PC, tak, na PC, słyszałam, że a po drugie będzie już obsługa na pada, bo to są dla mnie dwie kluczowe sprawy. Ja w tą grę totalnie chcę zagrać, ale chciałbym w nią zagrać na padzie, bo w jednym się grało zajebiście na padzie. A po drugie, no słyszałem, że jest ona dosyć spieprzona optymalizacyjnie. Czytałam w ogóle co więcej recenzje typu, że ty bardzo chciał grać, bo bardzo ją lubi, ale że ona mu nie pozwala i to już jest takie not good. Tak, niestety właśnie zazwyczaj jak gadasz o grach, które są dobre, ale są spieszone technicznie, to zawsze się pojawiają się jakieś takie głosy obrońców, że u mnie wszystko działało, w ogóle zero miałem frame dropów i tak dalej. W przypadku XCOM-a nigdy nie miałem, nikt takiej odpowiedzi mi nie udzieli. Jak pytałem u nas na grupie i gdzieś w internetach czytałem i pytałem moich znajomych, to nie było żadnego fanatyka, który bronił, że o, coś tam, ja nie rozumiem tych głosów i mi wszystko działa. Wszyscy mówili, że coś u nich nie działało i że było kiepsko. W ogóle tak swoją drogą, jaki to jest w ogóle słaby argument w dyskusji, co? Na zasadzie, że tam nie rozumiem tych głosów. U mnie wszystko działa. No. To jest taka pierwsza odpowiedź od mina, nie? Tam u nas wszystko działa. No. Tymczasem, skoro już gadamy o pieniądzach, to pojawiła się gigantyczna... Jesteśmy bogaci! A nie, czekaj. To nie my. Nie, to Kanye West. Kanye West ma w ogóle 50 milionów długu. Mylę czasami nas z nim. Chcę powiedzieć, idę do Tomka, ale mówię tam Kanye West i tam co? Słyszałeś o tym, co zrobił Tupac? Tupac nie żyje. Tupac nadal nie żyje. Dementuję. Ja 50 Cent chodziło mi. 50 Cent ogłosił bankructwo, bo takie długi ma. I chwilę po rozprawie, bo tam ogólnie jego finanse są w opłakanym stanie i tak dalej. Co nie, i sąd mu przyznał rację. Wiesz, to nie chodzi o to, że nie ma pieniędzy, tylko że jego biznes jakby jest niewypłacalny. Co nie, i sąd mu przyznał rację. I chwilę po tym, jak ten sąd mu przyznał rację, tak wstępnie, to Tupac wrzucił na Instagrama zdjęcie. Tupac? Nie, 50 Cent. Tak, 50 Cent. No przepraszam, jeden jest tu, a drugi jest 50, więc... A 50 Cent wrzucił na Instagrama zdjęcie, jak w ogóle takimi całymi tymi blokami kasy, co nie gotówki, napisał taki wielki napis broke, co spłukany zrobił. I wyobraź sobie, że sądu to zobaczył i wezwał go na wyjaśnienia. Bo tam sąd śledzi jego Instagrama. No, jakoś dotarło do sędziego. Rozumiem, no. To może być też podebrane jako obrazy sędziego, co nie? Bo w Ameryce to oni są dosyć przeraźliwi na tym punkcie. Tak, tam w ogóle sędzia jako nazwisko typa, który realnie coś robi, jest a thing. Generalnie, że tam się też sędziego dobiera. No bo u nich się wybiera tak. U nich się, i poza tym u nich się wielu sędzi, tych ważniejszych już takich na wyższych stanowiskach, wybiera w wyborach normalnie. Tak, ja wiem. No. To jest w ogóle też tam wielki, tam, jak się mówi, taki prestiż społeczny, być sędzią jednak. No. Tak. No więc No Man's Sky, gra, na którą wszyscy czekają, ale nikt do końca nie wie. Ja na nią totalnie nie czekam. Nie? Ja chcę naprawdę zaznaczyć, że ja na nią nie czekałam od pierwszego trailera, bo ja mam wrażenie, że to może być naprawdę słaba gra. Nie mówię, że tak będzie, ale mam takie wrażenie. Po prostu. I nie, no bo chcesz, w momencie, zapuścisz kiedy dredy mi się podoba, i chodzisz w chustce? W momencie, kiedy mi się podoba. W momencie, kiedy mi się podoba, że... Podoba. W momencie, kiedy mi się mówi i pokazuje grę i mówi się o tym, że będziemy jak ten generowane w real time światy i wszystko, co się tam dzieje i nie pokazuje mi się na przykład pół godziny rozgrywki, żebym ja w ogóle zobaczyła, to nie musi ładnie wyglądać, ale ja muszę zobaczyć, czy te światy są generowane w taki sposób, że to rzeczywiście wprowadza jakąkolwiek różnorodność, to jest już dla mnie czerwona flaga. Będzie kosztowała $60, chciałem dokończyć. Przepraszam mój ten. Będzie kosztowała $60, co wzbudziło hektolitr hejtu w internecie. Mhm.
Co o tym myślisz? Słuchałam ostatnio Giant Bobcast. Nie pamiętam, czy Dominika nie ma, ale Giant Bobcast jest reprezentowany. No bo ja ich po prostu uwielbiam. Jeżeli zniknęłyby wszystkie podcasty z internetu, to po prostu powinien zostać. Anyway. A ja będę symulował katar Dominika. Taki cały Dominik. Kącik. Zawsze z nami obecny, duchem w sercach naszych. I oni mówili, to było w ogóle pytanie słuchacza, które on im zadawał, na temat tego, czy ich zdaniem istnieje jakakolwiek przedział cenowy, w którym można sprzedawać gry indie. Mhm. I przy okazji jeszcze do tego wprowadzę jeszcze jedną dyskusję, w której byłam uczestnikiem z Kubą Zegarskim na zeszłorocznym Pyrkonie. Nie, 2 lata temu chyba. Chyba 2 lata temu na Pyrkonie. Kiedy to był jakiś taki panel dziennikarzy, youtuberów, oczywiście WP nie był reprezentowany przez nikogo, ale byliśmy w pierwszych rzędach, gdzie ludzie wypowiadali się, co było w ogóle dla mnie masakrycznie dziwne, bo youtuberzy i dziennikarze wypowiadali się na temat tego, że gry mają ustalone ceny, że to nie jest płynne i że w grach powinno się płacić, co więcej, tam wpadły takie słowa, za ilość godzin, które ty tam poświęcasz, oraz za to, ile pieniędzy zostało włożone w produkcję. I my się z tym z Kubą totalnie nie zgodziliśmy. Zadaliśmy tylko pytanie, ile ich zdaniem w takim razie powinno kosztować taki Gone Home. I nie odpowiedzieli nam w jakikolwiek sposób i wymienili to w ogóle na wszystkie inne sposoby. I to jest w ogóle pytanie, które moim zdaniem do tej dyskusji powinno się tak przyczepić. Bo to, że ludzie zareagowali źle jakby, nie? Mhm. Bo tam ludzie zareagowali źle na tą zmianę ceny. Ja nie widzę powodu na to. Ja też nie. Absolutnie nie. Mam wrażenie, że oprócz tego, czy ja się zgadzam, czy ta gra właśnie będzie miała jakikolwiek content, czy go nie będzie, to stworzenie tego proceduralnej generacji w ogóle tego wszystkiego, co tam się dzieje, musiało zająć im dużo więcej czasu. No tak. A co powiedział? Proceduralnej generacji, czy coś takiego. Anyway. Jakby mam wrażenie, że to mogło im zająć naprawdę bardzo dużo więcej czasu nawet na rozkminienie samych tych algorytmów, niż napisanie jednej spójnej historii, która byłaby no nawet na te 20 godzin. Znaczy ja z kolei się autorytetem Jima Sterlinga wesprę, którego ostatnio trochę zacząłem znowu czytać i słuchać. Długo miałem na niego focha, bo mi się nie podobało to, co robił. Ale ostatnio znowu zaczął być sensowny, przynajmniej jak do niego wróciłem. No bo to krytyki chujowych tak. Gier. Przepraszam, zły gier na Steamie. Nie wiem, czemu to przekleństwo mi się wyrwało, nawet nie jestem zła. Więc w każdym razie zgadzam się z Jimem Sterlingiem, że totalnie nie rozumiem tego punktu wyjścia w tej dyskusji. Totalnie nie rozumiem tego, dlaczego powszechnie zakłada się, że gry indie powinny być tańsze niż gry wysokobudżetowe. Jeżeli coś, to już powinno być dokładnie na odwrót. Gry indie produkowane gorzej się sprzedające, produkowane przez małe studia, niedofinansowane często i od których sprzedaży jest uzależnione przetrwanie tego studia, one mają o wiele większe prawo, tak z rynkowego punktu widzenia, być droższe niż produkowane masowo kolejne odsłony hitów, o których wiadomo, że się będą dobrze sprzedawać, które zazwyczaj bardzo mało innowacji wprowadzają, które nie... Są zepsute ostatnio. Tak, są zepsute i rzadko kiedy los studia jest uzależniony od jednej gry. Znaczy, no na przykład tam w przypadku CD Projektu, no, na przykład tak, ale to jest, jeżeli Electronic Arts robi grę albo no nie, Activision no albo coś... Jeszcze, w sensie, nie wiem, jak to u nich wygląda biznesowo, ale oni jeszcze mają GOGa. To jest tak, jakbyś powiedział, no tak, że, to też że prawda, Half-Life tak, na przykład albo Dota to no, ale już Techland jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdyby Dying Light poniosł spektakularną klęskę, to że musieliby się zamknąć. No kumam, o co ci chodzi. Tak. No, nie... no ale jakby zazwyczaj te wielkie firmy, one mają o wiele więcej, znaczy przemawia tak z rynkowego punktu widzenia, przemawia o wiele więcej za tym, żeby ich gry były tańsze, niż za tym, żeby gry indie były tańsze. Bo no nie wiem, no nie wiem dlaczego gry indie są jakby w zupełnie innej kategorii cenowej i jakby tak nawet ja nie... Ja w ogóle nie rozumiem faktu, bo widzisz, ty mówisz o kategoriach. Kategoria zaznacza automatycznie w jakiś tam sposób mówi, że to się da strukturalnie podzielić, a nikt nigdy tak naprawdę, bo ja rozumiem, że tak to funkcjonuje, ale nikt nigdy nie powiedział, że te gry mogą kosztować tyle i to są zwykle w ogóle ceny $60. Tak. To ja w ogóle nawet nie rozumiem, skąd się wziął $60. Ja rozumiem, że to się wzięło z badań rynkowych. Ludzi, którzy kiedyś zaczęli tyle jakby... Ocenili na tyle swoją grę, bo tam na przykład czemu nie kosztuje zamiast 250 zł, na przykład czemu nie kosztuje 350 zł, rozumiesz, nie? Bo mogliby tak sobie to wycenić, ale już jakby wtedy ludzie powiedzieli nie, hola, to jest za drogo. I potem masz grę, która na przykład masz... No kurde, nawet daj mi to Gone Home, nie?
I ile jest warte Gone Home? Po pierwsze, to w ogóle większość ludzi się nie zgadza, że nawet to jest gra, bo to są jakieś po prostu interaktywne doświadczenia, tak? Ale ja jestem w stanie za tą grę zapłacić więcej niż na przykład... Teraz czekaj, daj mi znaleźć jakąś grę, w którą ostatnio grałam. No, za Dying Light to może nie. Ale no za... No nie wiem, no kurde, więcej niż za Call of Duty na przykład, nie? No. Albo w ogóle gry wykorzystujące ten sam silnik, albo te same tak. elementy z innych wcześniejszych gier. Ja w ogóle właśnie Call of Duty jest dobry przykład. Ja próbuję teraz kupić Black Opsy 3. No. Bo lubię Black Opsy, są spoko strzelanka z nich. Nikt się nie ocenia. Ale one bardzo wolno tanieją, przez to, że bardzo długo są żywotne w internecie, w tym, co nie, na Multiku, co nie. No i dla mnie centralnie ta gra jest za droga. Wiesz, patrzę na grę kosztującą 160 zł i sobie myślę... Nie ma bata, żebym dał 160 zł za Call of Duty, co nie stare. Ty tutaj jeszcze drapiesz, że tak powiem, taki powierzchni problem, który wynika z faktu, że jeżeli gra jest jedną z gier w serii, to ty wiesz, czego się masz spodziewać. I na przykład wiesz, że jeżeli ty je lubisz, to na przykład jesteś w stanie zainwestować, powiedzmy, 6 dych. Powiedzmy, że to są nasze pieniądze, że to są złotówki, no. Tak? A kupując grę indie, nie wiesz o niej tak naprawdę super dużo, powiedzmy, bo to jest pierwsza gra tego studia, nie wiesz, czego się po nich spodziewać. Nie wiesz na przykład, czy ta gra nie będzie skończona do połowy, a potem nagle nie będzie w ogóle wszystko posypane, nie? Albo no nie wiesz tego, po prostu nie wiesz. I jakby kupując ją, to nawet jakby ja nie rozumiem tego oburzenia ludzi, którzy nawet nie wiedzą, co oni dostaną. Tak, to, to jest ta kwestia jeszcze, nie? To też właśnie, bo to oni ja rozumiem ten argument tylko na takim poziomie czysto emocjonalnym, że oni chcą, żeby gra indie była tańsza, bo jest grą indie. Oni nie potrzebują, oni nawet przekładając na czas rozgrywki, co nie, no wszystko zapowiada się na, wszystko idzie w tym kierunku, że No Man's Sky będzie bardzo długą grą. Więc pod tym względem, nawet biorąc, bo ja trochę rozumiem ten argument, jakby nie zgadzam się z nim, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś decydując pomiędzy jedną dobrą grą, a drugą dobrą grą, kupi tą dłuższą, bo po prostu ma ograniczony wybór, a chce się dłużej bawić, co nie? Więc jestem w stanie zrozumieć ten argument, nie? Ale on tutaj w ogóle nie ma zastosowania. Ludzie mówią, że No Man's Sky ma być tańsze tylko dlatego, że jest indie. Tylko dlatego, że tworzy mała firma i mały zespół. Ja, ale właśnie chciałem powiedzieć, że ta gra nawet nie wygląda indie. To jest ta gra tego triple E. Tam, że ona wygląda fenomenalnie graficznie, bo ona wygląda bardzo ładnie. Nie wiem, mówię, nie wiem, jak się w nią gra, bo ja nie mam zielonego pojęcia, czym jest ta gra jeszcze nawet. W sensie oni tak, naprawdę nic na jej temat nie powiedzieli, tak. Nie? I to jest w ogóle, nikt na jej temat nic nie powiedział, a teraz ekscytujemy się ceną. Jedyne, co powiedzieli, to jest cena tak naprawdę. Wiem, że będzie statek i że będą planety i że będzie... Nie, no i że będzie strzelanie i będzie można coś tam oglądać i... No tak, no, ale to jest takie... Celem będzie dolecenie do centrum wszechświata. Co nic się nie stanie, jeszcze nawet powiedzieli. Więc tak? To jest w ogóle takie, że tam siedzisz i... To co? Ja w ogóle muszę zobaczyć tę stronę na Wikipedii tego, bo tam będą podsumowane informacje, tam będzie taki bezsens w ogóle na drugim. Ja, ale w każdym razie, nie? Jest to No Man's Sky i ona wygląda naprawdę dobrze. Ja nie jestem nawet w stanie stwierdzić, wiem też od Sterlinga, że ją zrobił 15 ludzi. Ja w życiu nie powiedziała, że ją zrobił 15 ludzi. Ja powiedziała, że 15 to było artystów w ogóle, którzy nad nią pracowali. Samych, ale już na nią mówię o programistach. I okej, ja nie mam z tym problemu, bo nie interesuje mnie to, kto tak naprawdę stoi za grą, interesuje mnie gra. I, no dokładnie. I ja mam coś takiego, że na przykład... Poczekajmy na recenzję, przeczytajmy recenzję i jeżeli... Zobaczmy gameplaya w ogóle. Zobaczmy gameplaya, zobaczmy czas rozgrywki i wtedy zdecydujmy, czy jesteśmy w stanie wydać $60 na tą grę, czy... A, i tak swoją drogą. Czy ona jest warta tego. To też jest właśnie, chciałem powiedzieć, to też jest dosyć fajne, bo ta kasa to jest za pre-order gry, która jest grą indie, o której nie wiemy nic, która jest pierwszą grą tego studia. No to już tak, wiesz. Ale kumasz, że to... Przemysł growy robi to, co robi najlepiej. Ale po prostu to jest jakiś żart. Ja jestem pewna, że ludzie to kupują. Bo no to prawda. Ja nawet nie wiem, co ci ludzie, skąd oni mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat tego, co oni kupują, bo tam to jest nic. Oni mogliby realnie zrobić tylko to, co pokazali w gameplayach. To mogłoby być 30 minut gry zapętowane do 40 godzin. Mogłoby tak być. I oni by nie mogli, nikt by im nie mógł powiedzieć, że oni powiedzieli cokolwiek innego. Oni mogą zbierać jeden minerał, rozumiesz, że tam będzie zbieranie minerałów. Będzie jakiś rozbudowa statku, okej, może jak zbierzesz tam 10 milionów minerałów, sobie przyczepisz kurde antenkę na górze statku, rozumiesz, nie? Oni spoiler. Oni muszą spełnić tak naprawdę tylko i wyłącznie to, co obiecali, a oni obiecali tak niekonkretne rzeczy w tym, że tam okej, może być środek wszechświata, każda planeta może być kurde prawie taka sama, rozumiesz, może się różnić kolorem, oni nic naprawdę nie powiedzieli, no. I takie mam...
ja mogę się domyślić z tego, co oni pokazali, co tam jest, ale tak naprawdę dopóki oni tego nie ukonkretyzują, to trudno mi jest na ten temat cokolwiek powiedzieć. Ale co chciałam powiedzieć na temat gier i indie i cen. Była taka duża dyskusja jakiś czas temu, tak powiedzmy z 20 odcinków temu, może nawet 30, znaczy duża dyskusja to była w necie, bo to chyba jej nie było, gdzie była mowa o tym studiu Tale of Tales, które się zamknęło, ponieważ oni robili gry bardzo mocno artystyczne, takie doświadczenia też, właściwie może bardziej niż same stricte gry. I oni za te gry chcieli głównie 20 euro, ja pamiętam, tak od tytułu. Tak, i ludzie mówili, że to jest za dużo. Tak, i ludzie mówili, że to jest za dużo, szczególnie, że już znani jakby ich wcześniejsze produkcje. I mówili, że one odstają graficznie. I mówili, że oni nie wyciągają z tego takich emocji, które jakby oni zakładają, że oni powinni z tego wyciągać. Że niektóre recenzje są po prostu tam, albo teksty na ten temat są bardzo głębokie, ale tak naprawdę ludzie nie widzą tej warstwy w ogóle w tej grze, jak już w nią grają. I z tym był ogromny problem, przecież oni zamknęli jakby studio przez to, nie? I nawet przygotowując się do tego odcinka i patrząc na to, bo ja mam ostatnią ich grę, ten Sunset właśnie, która tam wyszła, ja mam ją na wishliście. I ona kosztuje ciągle 19,99 euro. I jest za droga dla ciebie? Znaczy, czy jest za droga dla mnie, czy nie, to teraz jej tak i tak nie kupię, bo nie mogę grać. Ale ja nawet tak sobie pomyślałam, że może powinnam ją kupić. W sensie z dla samego faktu, żeby ją kupić. Ona z tego, co widziałam przez ostatni tam jakiś czas, ona nie była przeceniana. Więc jakby oni przynajmniej stoją, że tak powiem, w swoim gruncie, nie? Tak. To może być jakakolwiek gra, tak naprawdę, mało też o niej wiem. Ale przynajmniej znam to studio, ja wiem, czego mogę się po nich spodziewać, nie? I jakby cały czas takie mam... Jest, ja troszeczkę intuicyjnie wiem, kiedy ja chcę zapłacić, ile za gra. Tylko że chodzi o to, że w ogóle tutaj jest jeszcze wielka burda na temat tego, że ta gra ma tyle kosztować przy premierze. I... Ale co, a kiedy powinna tyle kosztować? Nie, no po premierze? No właśnie, chodzi mi o to, że to jest wielka burda na temat tego, że ta gra powinna tyle kosztować przy premierze. Ja, ja tak sobie teraz myślałem, słuchając ciebie, mam takie odwołanie w ogóle do innych działek kultury, w których wydaje pieniądze, no. Dużo lepiej się czuję, jak wydaję duże pieniądze na ambitną książkę, ambitną literaturę, na kino offowe, na jakiś krążek jakiegoś artysty, który żyje z tego, że sprzedaje krążki, a nie z tego, że daje wielkie show na koncertach i tak naprawdę tylko płyty służą mu do zapędzania fanów na te koncerty. I właśnie jak kupuję taką książkową superprodukcję, czyli taki po prostu kolejny tom jakiegoś cyklu fantazji, albo Stephena Kinga, albo Pratchetta kolejną książkę i tak dalej, to uważam, że ta książka powinna kosztować te 29,99 i to jest tanio jak na książkę, niestety w takim kraju żyjemy, i tyle, i ona nie powinna kosztować więcej. A jak kupuję sobie coś ambitnego, grubego i fajnie napisanego i tak dalej, to okej, to jestem zdanie dać 60-70 zł. Może akurat King pisze dosyć grube książki. No ale okay. Jeżeli kupujesz tam, nie wiem, Bettelheima albo... Tak samo, albo z komiksami, no. Jak widzę, ile kosztuje teraz Superbohaterszyzna, ona kosztuje dosyć drogo. No to są po 80, po 49 komiksy, a takie właśnie... 120, tak, takie grube w twardej oprawie albumy to są po 100-150 zł nawet, nie? Mm-hmm. No to nie, no to ja sobie mówię, no kurde, nie, no to nie jest tyle warte. Za 150 zł to ja wolę mieć trzy ambitne... Tak? Co chciałam ci coś pokazać a propos kina i takiego kina, powiedzmy europejskie kontra Hollywood, nie? Idąc u nas w Trójmieście do Żaka, tak. Płacisz za bilet 10 zł, chyba tam w któryś dni tygodnia, a idąc do kina w... I uważam, że to jest śmieszne. No tak, a idąc do kina tam takiego tam, nie wiem, do multikina, płacisz tam powiedzmy 19 zł. No, no i trzy razy lepiej się czuję, wydając te 10 zł w Żaku, niż idąc do tego multikina, bo w multikinie się zawsze czuję ten... No nie okradziony, no ale jak to nazwać? Że przepłacasz. No tak, że czuję, że przepłacam za każdym razem, co nie? A do Żaka idę i nawet jak płacę za kiepski film, to przynajmniej widzę, że to jest coś nowego, świeżego, autentycznego i coś, co zostało... Okej, ale ja mam tutaj taki, bo akurat ja się zawsze kłócę o to, że ten rynek gier jest inny niż inne rynki i trudno jest je tam przyrzutkować. I o ile jestem w stanie się tutaj bardzo dużo z tobą zgodzić, szczególnie, że zwykle kupuję książki naukowe, które generalnie są droższe niż popularne, to ja w ogóle właśnie, bo rynek gier ma, oprócz tego, że ma gigantyczny problem dlatego, że gracze jako tam postaci są bardzo aktywni w dziele, więc im się też tak jakoś wydaje, że oni mają większy wpływ na ten rynek niż na inny i co egzekwują w ogóle, co jest tam trochę dobre, trochę złe, powiedzmy, to jakby samo oburzanie graczy na temat
ceny, w sensie, czekaj, ja muszę złożyć ten argument, bo chodzi mi o to, że trudno jest mi porównać to wszystko, ponieważ ceny książek są w jakikolwiek sposób elastyczne. Mm-hmm. Tak, to masz prawda. A ceny gier, ja nie mam zielonego, bo to jest coś, do czego ja chcę bardzo mocno wrócić i bardzo mocno to podkreślić, nie ma żadnego powodu, dla którego my płacimy za gry tyle, ile płacimy i prawda. Nie wiem, kto to ustalił i nie ma tego. To ja jest, chciał, to jest arbitralne. Ja bym chciał, żeby w ogóle jakaś władza, nie wiem, być może to się działo, być może ja o tym nie wiem, ale żeby jakaś władza w Stanach Zjednoczonych czy w Polsce przeprowadziła nie wiem, no jakieś dochodzenie w tej sprawie, czy na rynku gier nie mamy do czynienia ze zmową cenową. No tak, bo nie ma żadnego sensu to, że dobre gry wysokobudżetowe na Xboxa kosztują $60, czyli że w Polsce tam te 240 zł. Mhm. Ile teraz kosztują gry? No ale coś takiego, że kosztują nówki na konsolę, co nie? Ja nie pamiętam, kiedy poszłam, kupiłam, I słabe gry wysokobudżetowe też kosztują $60, czyli 240 zł. Nie ma to absolutnie z punktu widzenia rynkowego żadnego sensu, poza tym, że wydawcy tego dużo zarabiają na tym, że to jest wysoka cena. Moim zdaniem gry są stanowczo za drogie na konsolę. Ale wiesz co, ja też obserwuję taki trend tego, ja nie wiem na nie ile... Nie wiem dlaczego, wiesz, jakby w każdej innej dziedzinie... No masz różne ceny. Masz różne ceny po prostu. Jeżeli gra jest gorsza i krótsza, jeżeli książka jest gorsza i krótsza, a nie napisał jej noblista, to masz duże prawdopodobieństwo, że ona będzie tańsza po prostu. Ale to też jest kwestia, bo wiesz, jakby, ja nie wiem, jak masz książkę, no. To ta książka idzie do jak masz te recenzje z tyłu książki, trzy zdania wycięte z recenzji, tam kurde The Guardian, nie? Albo coś takiego, to też dosyć dużo zależy od tych ocen, bo jeżeli im gorsze są te serwisy recenzujące, im bardziej niszowe, im bardziej o nich nie słyszałeś, tym zwykle książka jest tańsza. Tak. A z grami jest taki patent, że te ceny się to... są fixed. Tak, rozumiesz? To prawda. One wychodzą z daną ceną i po prostu co by się nie stało, ta cena będzie taka, no po prostu się stało z Order 1886. Ona dostała praktycznie same złe recenzje. Tak. Tam dosłownie po prostu do wszystkiego się ludzie przyczepiali. Ona była tak samo droga przez cały czas. Tak. Okej, ona staniała, ale tylko dlatego, że rynek ten wtórny po prostu bardzo szybko napędzała, bo ona była też krótka, nie? Ale tak... To jest gra, która ja jakby podświadomie wiem, że ona będzie kosztowała $60. Ja sobie nawet nie wyobrażam, że ona mogłaby kosztować 20, a pewnie powinna kosztować 20. Powinna, Więc ja nie wiem, jakby ja nie jestem w stanie się powinno być, właśnie nie ma w ogóle jakiegoś takiego myślenia, bo wydaje mi się, że dlatego, że istnieje zmowa cenowa, ale nie ma myślenia o ludzi, którzy robią Order 1886, gdzie ktoś powinien powiedzieć, o kurde, stworzyliśmy złą grę, trzeba ją będzie obchodzić za $20, żeby ludzie kupowali. Kiedyś tak nie, było. Będziemy to sprzedawać za $60, a ci ludzie będą kupowali. Ja czytałam taki a propos rynkowych tych, to będzie bardzo uproszczone, bo to było trochę inne zjawisko, ale po tym krachu gier z 83 roku została publiczność, tak naprawdę z grami została tylko i wyłącznie publiczność, która bardzo hardkorowo się nimi zajmowała, w sensie to byli ludzie, którzy grali praktycznie we wszystko, co wyszło, którzy się nie zdradzili tym, że powstało nagle 60 konsoli i na każdą było dwie gry, bo często w ogóle chcieli mieć je wszystkie, rozumiesz, nie? Więc jakby to całe to takie społeczeństwo, które teraz wraca do gier, się w pewnym momencie od gier odwróciło i mi się i jakby twórcy gier wtedy, bo jeszcze nie było dobrych badań rynkowych, jeszcze nie było w ogóle dobrego jakiegoś badania w ogóle grupy odbiorczej, oni się skupili na tych ludziach, dlatego gry przez bardzo długi czas potem były takie dosyć toporne, były często trudne, bardzo trudno było do niektórych dojść jakby do ładu, bo jakby twórca tworzył je dla siebie, nie? I te drogie gry, w sensie te najdroższe, były celowane w tych ludzi, bo wiadomo było, że oni je kupią. Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś ewolucja, która z tego wyszła. Ja się nie znam w ogóle na rynku, ale w pewnym momencie by trzeba było przesiedzieć po prostu, kiedy te ceny zostały takie ustalone. Bo jakby masz kilka jakichś takich rodzajów fluktuacji tych cen, nie? Bo na przykład wiadomo, że gry Nintendo będą drogie. Tam możesz mieć Zelda, kurde, na DS-a, ona i tak i tak będzie kosztowała 9 dych pewnie, tak? Jest Blizzard, który będzie miał drogie gry, nie? Ale jakby... Nie wiem, ja nie widzę patentu, dla którego gra indie nie mogłaby kosztować $60. Tymczasem, skoro już jesteśmy przy Nintendo, ogłoszono line-up najnowszych tytułów Nintendo. Oczywiście ogłoszono przede wszystkim datę premiery Fire Emblem Eve na 3DS-a, który do odbędzie Europy, się... Bo to tak. Tak, do Europy, 20 maja bodajże, dobrze mówię, czy kwietnia? Wydaje mi się, że 20 maja. 20... No kurde, teraz muszę otworzyć to, bo zachwiałem sam swoją pewnością. Przede wszystkim powiedz mi, nie czy... Nie masz takiego kalendarza z takimi serduszkami wszędzie? Powiedz mi, czy cieszysz się na... Fire Emblem? Nie.
Tak, Fire Emblem. Nie, powiedz mi, czy cieszysz się na nową grę Miyamoto, który będzie Star Foxem? Star Foxa? Tak. Wiesz co? Nie cieszyłam się w ogóle, w sensie, bo ja nigdy nie byłam związana z marką Star Foxa, ale dzisiaj oglądając ten nowy trailer stwierdziłam, że chciałabym w to pograć na Wii U. 20 maja, dobrze mówiłem. Jestem po prostu za mało pewien siebie. I co, kupisz sobie takiego 3DS-a XL? Nie, 3DS-a to sobie nie kupię, mam swojego 3DS-a, ale kupię tą grę, jestem prawie pewien, że kupię drugą kampanię i zastanawiam się, czy nie kupię trzeciej i zobaczymy. Ale popatrz, jest z mapą, bo to jest taki bundle oglądany z Tomkiem i jest tam gra, jakiś chyba artbook. Mam w dupie, mam w dupie. Mapę? Mam w dupie mapę, tak. czy ty się cieszysz na Star Foxa, bo nie słuchałem cię w ogóle z tego. Mówię, że w ogóle się nie interesowałam tą grą, nie jarałam się w ogóle. Właśnie grałeś kiedykolwiek Star Foxa? Ja kiedyś jakby w trakcie mojego życia grałam, ale ja wtedy nie. Jak ona była super hot, bym powiedziała, no. To nie grałam, w sensie w ogóle mnie to ominęło. I jakby totalnie nie czuję jakiejkolwiek nostalgii z tym związanej, jakby rozumiem memy związane ze Star Foxem, jakby no to jest tam wczytane już twórczana. Ale generalnie to... Jakby oglądając ten najnowszy trailer, stwierdziłam, że pograłbym w to na Wii U. Tak, ja też bym to pograł. Wygląda fan. To prawda. Naprawdę wygląda fan. Wygląda fan, aczkolwiek wygląda... wygląda dokładnie tak samo, nie? To jest, no ale nie mam z tym problemu. Ja mam trochę taki problem z Nintendo. Brakuje mi innowacyjności w Nintendo. Brakuje mi tego, żeby tam byli jakieś odważni ludzie, którzy będą robili nowe marki, a jak już nie robią nowych marek, to przynajmniej żeby w tych starych markach robili coś nowego. I to się na przykład w Mario czasem się sprawdza, nie? No robią tak. Mario Makera, robią jakieś Mario RPG i tak dalej, eksperymentują z tym. Jakieś no, te paper i tak dalej, co nie, no właśnie, no. A ten Star Fox, oglądasz go i no... Nie znam się na Star Foxach, bo nie grałem żadnego, ale wszystkich, które widziałem, to... Możesz chodzić po ziemi statkiem? Chyba tak. Możesz, tak. A nie mogłeś. Ja nie wiem, dla mnie to jest taki... dla mnie to jest reboot w ogóle dla ludzi, którzy kiedyś w to grali, przestali grać na długie lata w ogóle, w sensie nawet tamten. Potem być może sięgnęli po Wii, bo mieli to Wii Sports i teraz jakby oni wracają z tym i teraz ci ludzie są jak... Ej, na przykład mają te Wii U, bo tam też jest kilka przecież Party Games. I tam, ej, na to w ogóle Star Fox. Pamiętasz Star Foxa? Ja myślę, że to jest na takiej zasadzie, bo też Miyamoto nie robi już za bardzo gier. Tak, naprawdę. Więc jako, że on to zrobił, to jakby ja wierzę w fakt, że on tam był po to wsadzony, żeby ta gra bardzo mocno się trzymała tej starej konwencji, jakby, nie wiem, jak mu to powiedzieć. Ale wygląda fan. W sensie... Mnie kupują boss battles Nintendo. Szczególnie, jeżeli to są duzi bossowie. I jak mogę dookoła nich latać i mogę im strzelać w coś, co się akurat świeci czerwono, to jestem kupiona generalnie. Więc stwierdziłam, że ja, że właśnie... Super Mario Dream Land, jakie miał zajebiste walki z bossami. Super Mario w ogóle ma fajne walki. Znaczy oprócz tych pierwszych... Bo ja się opowiadałem w Dream Landzie, jak jest, że musisz postawić konsolę pionowo i na ekranie masz taką, wiesz, na jednym ekranie masz takiego wielkiego swojego przeciwnika, co nie? Na cały, wiesz, na cały ekran, a na tym mniejszym ekranie masz siebie, co nie? I tam, wiesz, pokazujesz mu, co ma robić. Zajebiste to jest. I wiesz, jeszcze rytmicznie to robisz, co nie? Bo tam w odpowiednich momentach musisz uderzać i tak dalej. A we wszystkich RPG-ach masz tą rytmiczność generalnie zachowaną w Mario. No. Ale ja nie wiem, ja w ogóle bardzo lubię właśnie, ja lubię ten system myślenia Nintendo o tym, że oni ci czegoś uczą, potem ty musisz się tego nauczyć, potem musisz to wykorzystać w walce z bossem. Mhm. Najczęściej w jakiś tam dosyć kreatywny sposób. W sensie nie w taki dokładnie, jaki widziałeś, ale widzisz to powiązanie. Jakby cieszy mnie to, wciąż mnie to cieszy. Nie sądzę, żeby kiedyś mnie to przestało cieszyć, ale pewnie zjem kiedyś swoje słowa. A ty mi powiedz teraz, wielka fanka... Ale fanko, co więcej, no... wychodzi Kirby Robot, czy tam, nie pamiętam, coś tam się nazywa w każdym razie, gdzie Dreamland jest w ogóle... Weź ten Mów news do wcześniej. Mikrofonu. Weź ten news wcześniej. O jest, Planet Robot. No. Robobot nawet. I ja patrzyłam na to i ja uwielbiam Kirby'ego. Kirby to jest w ogóle już gra totalnie nie dla mnie. W sensie, no. ja to przechodzę od ręki. I ona mi nie daje w ogóle żadnego prawie challenge'a. Ja uwielbiam Kirby'ego wciąż. Ja praktycznie jestem... No, ja nie wiem, jestem wielką psychofanką w ogóle tej serii. On jest po prostu super cute i wszystko, co tam się też dzieje. Też nigdy nie grałem żadnego Kirby'ego. Ja grałam chyba we wszystkie, jakie wyszły, oprócz Kirby Air Ride na GameCube'a, bo nie mogę po prostu je dostać. A mam nieprzerobionego GameCube'a. W każdym razie... Widziałam trailery, z tego widziałam gameplay i to jest praktycznie to samo, co w ogóle zrobili wcześniej, tylko Kirby jest w ogóle w mechu, więc
ja jestem kupiona i na pewno w to będę grać na 3DS-a i możecie mi mówić cokolwiek, ja wiem, że ta gra jest powtarzalna, wiem, że ta gra jest troszeczkę ma niższy poziom trudności niż jest dla mnie przewidziane jako dla gracza. Ja będę w to grać, ja się będę fantastycznie bawić i co więcej kupię ją pewnie zaraz po tym, jak wyjdzie. Byłaś wielką fanką New 3DS-a jako konsoli o nowych, wielkich pokładach mocy, które będą potrzebne do odpalania najnowszych dzieł. Nie, byłam fanką głównie designu i wciąż jestem. Powiedz mi, jak ci się podoba pomysł, że grę, że dobre gry ze SNES-a, na które wielu graczy czeka. Ja po pierwszym chciałam powiedzieć, że Michał Owsianko już nigdy więcej nie będzie tak z nami nagrywał, bo jest nowym Hitlerem. Fajnie było, ale nie robi się takich rzeczy. Nie oszukuje się fanów 3DS-a i nie morduje się Żydów. To jest tak, ja ci opowiem całą dramatyczną sytuację. Ja ogólnie ostatnio mam bardzo mało czasu dla siebie, bo ja siedzę teraz i piszę, a jak nie piszę, to czytam, a jak nie czytam, to gram i notuję, nie? I weszłam sobie na 5 minut, bo ja mam takie 5-minutowe przerwy, które sobie czasami daję, na Facebooka. I patrzę, pierwszy wpis tam z mojego tam newsfeeda, Michał Owsianko na niczyste zagrywki, że na 3DS-a w sklepie pojawił się Earthbound i New Super Mario. Jakiś tam Mario, nie? No. I ja siedzę i o mój Boże, w końcu. Tak samo, i piszę w ogóle ten, piszę komentarz i piszę i czytam jeszcze to, co jest wyżej, nie? No bo to jest taki moment, jak masz na telefonie, to że ci się tam włącza i widzisz dopiero te komentarze wyżej. I piszę, o Jezu, w końcu. I przeczytałam w momencie, jak wysłałam ten, że tylko na New 3DS-a. I tam, o Jezu, o nie. I już widziałam, że ty mu wcześniej piszesz, żeby on napisał, że to nie jest na 3DS-a. I po prostu cały dzień byłam w ogóle tak roztrzęsiona, bo ja już sobie wyobraziłam te piękne adventures, które ja będę mieć z moim 3DS-em. Ja już byłem pewien, że będę grał w końcu w Mother, co nie? Że to jest ten moment, kiedy ja odkryję tą grę dla siebie. Ja szczególnie, że ja ją chciałam na Wii U, ale stwierdziłam, że ja chcę mieć to na handheldzie. Mieć to na handheldzie i 3DS jest idealnym systemem, żeby to sportować na 3DS-a. I generalnie ja bardzo chcę mieć New 3DS-a, bo to jest dużo lepsza konsola niż 3DS XL, który jest po prostu moim nie podoba mi się. Ja byłam wielką fanką DS-a Lite'a, tego starego, i to, co zrobił 3DS, to jest dla mnie troszeczkę powrót do tego pierwszego DS-a. On jest taki obój, ciężki, duży, nie lubię. New 3DS jest fantastycznie piękny, jak chcę New 3DS-a, więc generalnie jestem bardzo na Owsianego. Ja jestem zły na Nintendo, bo o ile jeszcze jestem w stanie zrozumieć argument, że nowe gry wychodzą na New 3DS-a, bo potrzebują jakichś tam nowych pokładów mocy i tak dalej, w co i tak nie wierzę, ale przynajmniej to jest jakiś argument. To tutaj argument jest tylko i wyłącznie marketingowy, że tak, chcemy sprzedać naszą konsolę. I mamy w dupie ludzi, którzy jeszcze niedawno kupili naszą również nową konsolę, bo 3DS nie jest taką starą konsolą, żeby ją już zastępować. Nowy, ale też nie jest na tyle stary, żeby go zastępować już nowym, co nie? I żeby... Wiesz co, pamiętasz, kiedy cykle generacji trwały 2-3 lata? Nie pamiętam. Ja wtedy byłem pececiarzem. No tak kiedyś było i to nie jest tak, że... Pamiętam ten moment w rozwoju pecetów, jak twój procesor trwał jakieś pół roku. Nie. No okej, tylko że jakby idąc za tym, co było wcześniej w historii, a nie co jest teraz, tak naprawdę PS4 i Xbox One już nie powinno dawno być na rynku, rozumiem. Nie, no to ja uważam, że 3DS to nie jest teraz konsola, że totalnie gry, które mogą jeszcze na nich pójść ze względu tej niszy, powinny na nich chodzić. Tak, Powinien wspierać swoją konsolę, a nie wspierać swój nowy produkt i olewać fanów ze starej konsoli, między innymi mnie osobiście. Tak, w sensie, ja się bardzo akurat z tym się zgadzam, jakby nie podoba mi się to, co robi Nintendo, ale ja nie jestem w stanie wrzucać na nim 3DS-a, bo to jest naprawdę super konsola. Jakby okej, być może nie jest fajne, bo jakby oni zmienili tylko generację, nie wprowadzili nową konsolę, która tak naprawdę jest starą konsolą, tylko jest troszeczkę lepiej zupgrade'owana, nie? Ale jakby ta konsola, w sensie sama z siebie, jest fantastycznym artefaktem i nie jestem w stanie nic złego na tym odpowiedzieć, ale uważam, że jeżeli oni wydają tytuły na e-shopie, bo to tak, nie możesz sobie pójść i kupić, to... Sprzed 20 lat. Tak, sprzed 20 lat i to jest port, to nie muszą zrobić... Nie ma... 3DS jest silniejszy od SNES-a. Tak. Hence 3DS jest w stanie pociągnąć gry ze SNES-a. Jest to tylko i wyłącznie decyzja podyktowana względami marketingowymi. Tak. Chcemy sprzedać naszą nową konsolę i dlatego to robimy. I dlatego mamy w dupie ludzi, którzy kupili naszą starą konsolę. I Wata pewnie byłby bardzo niepocieszony, że tak. Jo, ale nie podoba mi się to i ja bardzo chcę mieć Mother w ogóle. Ja też chcę mieć Mother. I tego Mario też chcę mieć, bo też go nie grałem. Niego akurat.
Ja do Mario akurat nie mam aż takiej... Jak przeczytałam tylko po prostu tam Earthbound, to ja już byłam po prostu posikana, rozumiesz? Ja mogłam wybiec z biblioteki tego dnia i stwierdzić, że więcej nic nie piszę, nie? Lisz owsiany, jakim jesteś człowiekiem? Tak. Złamaliśmy w ogóle cały dzień i moje marzenia i w ogóle... I jeszcze potem się kłócili, żeby nie edytować wpisu, serio, żeby więcej ludzi w ogóle to no. zrobić. Tymczasem... I jeszcze jak go zedytował, to jeszcze go jak wąż zedytował, że nie dopisał literki N po prostu, tylko pod tymi dwoma linijkami napisał edit, że jednak jest tylko na N3DS-a. Tak. I ci ludzie, którzy po tych dwóch pierwszych linijkach już będą biegli do e-shopu kupić to, to się natną się i ich marzenia zniszczysz i zrujnujesz. I oni będą leżeli i płakali pod twoimi drzwiami. Oni sobie zrobią, oni wejdą do e-shopu, bo oni pobiegli do e-shopu, oni wejdą do e-shopu i tam będzie stał sprzedawca i powie im, że nie, panu nie. I będzie taka osoba, no, kolejka takich dokładnie. Fajnych, dobrze ubranych ludzi. To będzie selekcja w ogóle, że no. nie, będą tacy wielcy ochroniarze. Ty nie. Tak będzie. Z 3DS-em nie wpuszczamy. Jak będzie w tym e-shopie, który jest totalnie materialnym miejscem, do którego właśnie. Można iść. A co myślisz już szybko, bo już gadamy długo, co myślisz o pomyśle upgrade'owalności Xbox One'a? Ja bym chciała powiedzieć, jeżeli ktoś z was nie wie o tym, bo czasami ludzie tego nie czytają, to bo to powiedział Spencer. Tak. I mu nie chodziło o to samo, o co wszyscy odczytali. Jak to zrozumieli ludzie. Tak, i mi się wydaje, że on troszeczkę się sam ugryzł w język po tym, że on nie chciał dokładnie tego powiedzieć, jakby, bo on to nie będzie polegało na tym, że do Xboxa będzie można go otworzyć i dokupić do niego RAMu na przykład. Oni nie chcą zrobić z konsoli peceta. Oni chcą, żeby ona była spójna i żeby cały czas działała takie. Najprawdopodobniej nie chcą, bo on też sam mówi jeszcze, że to nie jest sprecyzowana wizja. Tak, ale on powoływał się na fakt, że oni chcieliby zrobić taki sam upgrade jak Sony, które wprowadziło VR. Jakby to może nie być upgrade sprzętowy, tylko upgrade funkcjonalności w jakiś sposób, więc może tam będzie można na przykład dokupić skrzynkę, którą do tego podłączysz, ale w każdym razie nikt nie będzie grzebał w środku konsoli, żeby coś zrobić. Ale z drugiej strony, jak to rozwiązał takim... Jak to zrobił tak, że na przykład będziesz miał realnie więcej pamięci w skrzynce obok, no to to będzie super słabo. Jakby... Nawet nie wiem, co mam powiedzieć na to. I tutaj od razu ci powiem, tak swoją drogą, że grałam ostatnio w Broforce. No. Drugi raz, bo wcześniej grałam na PC i teraz sobie kupiłam na PS4, bo było, no, kupiłam w PS Plusie było. A więc usiadłam z moim współlokatorem, bo nie mogę mówić ze sobą, z którą mieszkam. I usiedliśmy i przyszliśmy, więc tam w ogóle super. I ona jest tak fatalnie zoptymalizowana i ja po prostu tego nie rozumiem. Po pierwsze, że Sony się zgodziła na to, żeby ona wyszła w takiej formie, w jakiej wyszła. A po drugie, jest ileś tam leveli, które grasz i jest super. I po prostu sam koniec to jest pokaz slajdów. Ten frame rate drop jest tak duży, że realnie siedzisz spadem i wiesz, że kliknąłeś w prawo i się kaszasz, ty pójdzie w prawo, rozumiesz, nie? I może powinieneś dokupić trochę RAMu do swojej konsoli. Nie, właśnie, ja tak się zastanawiałam, że to jest po prostu, po pierwsze mają... A to jest gierka indie, która powinna kosztować $2, nie? Ale ci twórcy, no za nie zapłaciłam nic, ale kosztuje 6 dych, tak sobie drogo chyba. Ale twórcy po prostu zrobili tak fatalną robotę i ja mam wrażenie, że to może nie być trochę wina twórców, którzy zrobili tą grę na PC i być może nie znają architektury Sony, bo mam wrażenie, że to jest gra indie. To być może, ja od razu powiem, nie zrobiłam żadnego researchu, ja nawet nie do końca wiem, kto wydał tą grę. Pamiętam mniej więcej, jak wygląda logo, pamiętam, że to jest napis z białych pikseli na czarnym tle, abstrakt albo coś takiego, bo jest na A. W każdym razie, ja nie znam tej firmy, być może zaraz mi powiecie, że ona wydała mnóstwo gier. Nie zrobiłam researchu, niekoniecznie... I że można nurkować na 250 metrów. Tak, znaczy, no tak. Ale w każdym razie chcę powiedzieć, że mam wrażenie, że... Znaczy, ja tak założyłam grając, że być może to jest troszeczkę wina Sony, które jakby chcąc wydać grę na... Bo to jest dobra gra, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry couch co-op. Ja rozumiem, czemu ona powinna być na Sony. Ja czekam na patcha i jeżeli ten patch nie przyjdzie, kurde, za 2 dni, to ja będę obrażona. Bo już ją przeszłam, ja chcę przejść jeszcze raz w ogóle, to czyli ten trzeci raz. Ale ja chcę mieć takie samo w ogóle doświadczenie, jak grając na oryginalnej platformie, która wyszła. A na PC mi się grało fenomenalnie dobrze, bez żadnego laga. I ja nie rozumiem, co się stało. Ja naprawdę nie rozumiem, co się stało. Dostałam darmową grę za darmo, za to, że płacę tam 200 zł rocznie. Totalnie darmo. Za darmo. Widzę, że robisz biznes jak Dominik. Tak. Darmowa gra za darmowe 250 zł. Rocznie. Jo, więc jestem bardzo obrażona na Broforce. Ja jeszcze tylko dodam do Xbona, że...
na razie to nie jest coś, czym się niepokoję, aczkolwiek może pójść to w niepokojący kierunku. Jeżeli to będą upgrade'y dostępne dla wszystkich, takie czysto programowe, to nie ma żadnego problemu. Jeżeli to będą upgrade'y w stylu damy wam nowe urządzenie, które otworzy przed wami nowe gry i nowe możliwości, to nie mam z tym problemu. Ale jeżeli tak jak mówi Iga, że w tym nowym urządzeniu nagle będzie kość RAM-u i kolejne gry, nawet nie korzystające z VR, tylko po prostu kolejne gry już będą zakładały, że ty masz więcej RAM-u, to już będzie słabe. To już będzie nie fajne i to będzie się w ogóle... Ja w ogóle nie rozumiem takiego patentu. Tak, to będzie trochę sprzeczne z ideą konsoli. Tak, i tak przy okazji oni nawet, bo masz ten cykl trwania konsoli, to jest akurat w każdym cyklu trwania konsoli, gdzie na samym początku te gry zwykle wyglądają gorzej, bo ludzie jeszcze nie znają architektury, nie wiedzą jak w ogóle na to programować, nic takiego, po czym wyglądają lepiej. I te konsole nawet jeszcze, one nie zostały w jakikolwiek sposób wykorzystane. Bo na to po prostu jest za mało gier jeszcze. Uncharted 4 wykorzysta. Tak. Twój komentarz, Igo. 2 lata. A czemu nie twój? No bo ja mam dłuższy, to powiedziałeś, że 2 zdania powiesz na ten temat. Tak, bo ja mam Klawo, który potem mówi o sobie Radek, więc tam jako, może że... Może ma na imię Radek, a ksywę Klawo. Może tak, ale w sensie będę do ciebie mówić Radek. Dobra. Jeżeli nie do ciebie, to jeżeli Klawo nazywasz się inaczej, cokolwiek to przepraszam. Ci generalnie napisałeś, że nie podobał ci się Babadook i napisałeś coś takiego, że możesz mi powiedzieć, co ci w tym filmie tak podobało, że pochopnie poleciłeś go na mamach cenionego podcastu. To jest po prostu urocze. Cenionego podcastu w ogóle. Tak, to cenionego, nie, bo to on najpierw mi wrzuca, a potem mi słodzi. Jakbyś go to mi słodzi, nie tobie. Gówno. To mnie tylko wrzuca. Ja w każdym razie to, że pochopnie go poleciłam, to ja bardzo przepraszam, że taka pochopna to trochę jestem. Ale czemu mi się ten film podobał? To, że ci się nie podoba... Ja mam takie wrażenie, że ten film uderza w takie... Ty tam ich nie widziałaś, bo był długo podobny. Ten film ma... On... Tam się dzieje bardzo dużo takich rzeczy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do horrorów jako do dzieł wizualnych, dlatego te japońskie rzeczy tak troszeczkę na nas bardziej działają, bo to są jakby spoza tego, co my normalnie znamy jako horror. My się boimy czegoś, co nagle jest na ekranie, głośnych dźwięków, w ogóle hałasu, takich bardzo behawioralnych rzeczy. A Babadook, pomimo tego, że tam są też takie rzeczy, on funkcjonuje na takim bardzo dużym niepokoju, bo on buduje historię matki, która nie może się w ogóle w jakikolwiek sposób pozbierać po śmierci męża albo ojca i dziecka generalnie. Ja ten film widziałam już bardzo dawno temu, ale no, w każdym razie partnera. I ona to dziecko, ten partner w ogóle ginie w dniu, kiedy to dziecko się rodzi. Więc ona to dziecko, które jest dzieckiem bardzo problematycznym, którego ona chce bardzo je kochać, ale ona nie jest w stanie go kochać, bo ona sobie sama ze sobą nie radzi. Ona stara się je wychowywać, to dziecko przysparza jej ogromnie dużo problemów. Ona jest w ogóle pomiędzy takim stanem normalności, a coraz bardziej popada w chorobę psychiczną. To dziecko ma zwidy. Tam się nagle w ogóle pojawia książka właśnie Babadook. To dziecko nagle sobie utożsamia te wszystkie swoje wewnętrzne lęki z tym potworem. I to, co się w ogóle tam dzieje, to jest taki bo to trzeba mieć empatię, żeby to zrozumieć. Jeżeli ty to oglądasz po prostu jako... nie masz empatii, Radku. Jak ty to masz zamiar oglądać jako taki film po prostu, że coś się po dzieje po prostu, i w gdybyś ogóle nie był emocjonalnym myśli. Ślimakiem, to byś dał temu filmowi 9 znaczy, ja rozumiem fakt, że ten film może się nie podobać. Pochopnie oprócz polecał. Tego, że ma... Pochopnie polecenie, tak. Że oprócz tego, że ma po prostu fantastyczne... On formalnie jest zrobiony fantastycznie. Kadrowanie jest po prostu nim fenomenalne. Dobór kolorów jest z nim super w ogóle i wszystko. I w ogóle ten symbolizm i to, w jaki, bo on w pewnym momencie w ogóle przychodzi do takiego teatralności, gdzie no tam właśnie no, jako, że funkcjonuje tak na pograniczu takiej jawy i snu, albo normalności, szaleństwa tak naprawdę, bo to jest film o bardzo realnym strachu, o tym, że jesteś w stanie postradzić zmysły, że nie będziesz potrafił odróżnić jednej rzeczy od drugiej, tak? I jeszcze to jest film o stracie, to jest film o tęsknocie i tam jest po prostu tak dużo takich uczuć, które powodują napięcie, że ja nie w ogóle nie jestem w stanie stwierdzić, miał że ten być film... dwa zdania, nie? No przepraszam, że mógł być ten... Ale no moim zdaniem, jeżeli ci się nie podoba, to jest kwestia empatii. No to jest moje zdanie, ale to jest też moje subiektywne zdanie, że ten film jest wyzywałeś dobry. Naszego słuchacza od Ameby, nie? To jest słuchacz, na którego ty naskoczyłeś. Ja nie widzę, czemu ja ty naskoczyłeś. Właśnie wiem. Ty podałeś link, ale się okazało, że na niego naskoczyłeś. Nie, ale znajduję jego odpowiedź zabawną, to nie tak, jest tak, żeby się poczułem urażony. Ja właśnie, i tam jeszcze było hejt, i tam była gwiazdka. Nie, było Iga, tam dzięki Iga, Big Thanks Iga, gwiazdka. I to było hejt, i do hejta były 2 gwiazdki, i do 2 gwiazdek było uśmiechnięta buźka. Więc ja trochę rozumiem, ale jakby no...
nie wiem, samo tworzywo tego filmu i to, na czym jest zbudowane, jakby do mnie bardzo mocno uderza. W moim małym facebookowym konkursie komiksy wygrał Kajetan Tomaniak. I odpowiem teraz na jego pytanie, czy gdyby nie zagrywki nigdy nie powstały, to relacje waszej świętej trójcy, WŚT od dzisiaj jesteśmy dokładnie, byłyby takie same albo podobne, czy przed powstaniem podcastu byliście już na tyle przyjaciółmi, by te relacje aż tak się utrzymały, rozwijały bez wspólnego nagrywania? Co o tym myślicie? To jest Dominik się nie wypowie. To jest skomplikowane pytanie. Wydaje mi się, że gdyby nie podcast, to nasze relacje byłyby prostsze przede wszystkim. Ponieważ wspólne przedsięwzięcie trwające, odbywające się co tydzień regularnie i trwające 6 czy tam 7 lat, prowadzi do wielu stresujących sytuacji. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę. Więc gdyby nie podcast, to byśmy na przykład nie wymagali od siebie niektórych spraw i nie liczyli na siebie, nie rozczarowywali się. I to by. I te relacje byłyby takie dużo bardziej kumpelskie, a dużo mniej interesowne. Ale też nie byłyby takie. Ale też najprawdopodobniej, tak, nie byłyby takie głębokie i najprawdopodobniej te relacje by przeżyły bardzo duże ochłodzenie w momencie, kiedy ja na 15 miesięcy wyjechałem do Olsztyna. I jako, że mieliśmy podcast, to. Na 15 miesięcy. To były 15 tak. miesięcy? Jako, że mieliśmy podcast, to ja co 2 tygodnie przyjeżdżałem do Gdańska i nagrywałem 2 odcinki. Utrzymywałem stały kontakt z Dominikiem i Michałem, bo cały czas gadaliśmy o tym podcaście. I więc to nie jest proste pytanie i nie wiem, jakby one wyglądały, ale no tak ja to widzę. Czy przed powstaniem podcastu byliście na tyle przyjaciółmi? Przed powstaniem... trudno powiedzieć, ponieważ bardzo szybko podjęliśmy decyzję o nagrywaniu podcastu. Więc przed powstaniem podcastu się kumplowaliśmy, byliśmy dosyć dobrymi znajomymi, ale byliśmy znajomymi z pracy tak naprawdę. To nie było tak, że mieliśmy jakąś przyjaźń wyzierającą poza naszą pracę. Tam kilka razy byliśmy na piwo i tyle, nie? I później dopiero jak... no i tak jak mówię, ta decyzja o tym, żeby nagrywać podcast zapadła dosyć szybko, bo chłopacy już wcześniej mówili o tym, żeby nagrywać podcast. Jak znaleźli mnie, to się okazało, że jestem tym ukochanym trzecim elementem. Nie no, po prostu szukali trzeciej osoby i stwierdzili, że dobrze mi się ze mną gada. Że jesteś elementem, się okazało. Tak. I to było tak, że no kilka miesięcy po tym, jak się poznaliśmy, już zaczęliśmy nagrywać podcast, więc ciężko powiedzieć, czy byliśmy na tyle przyjaciółmi, by te relacje się utrzymały albo rozwijały bez. Ale to też jest troszeczkę taka kwestia, ja mam przynajmniej takie wrażenie, się nie mogę wypowiedzieć na ten temat, co mówił Tomek, ale to jest też bardzo specyficzna kwestia pracy, którą się wykonuje w ogóle, będąc dziennikarzem, że nie trzeba być mocno kumpelskim z kimś, żeby wiedzieć, że chcesz z tą osobą coś robić. Tak, to prawda. Że w sensie, jeżeli widzisz, że ta osoba robi coś sensownego, a nawet nie idzie wam takie pogadanie tak ecie-pecie, to i tak spotykając się na przykład, albo pisząc razem wspólny artykuł, albo wywiad, jednak oddziaływujesz na siebie pracą, a nie osobowością. Jakby, nie wiem, to jest prawda, co Iga mówi. Jest mnóstwo ludzi w moim zawodzie, których ja bardzo cenię, ponieważ widzę, jak ambitni są i jak są ogarnięci i jak sensownie mówią, nawet jeżeli mi nie odpowiadają osobiście. I jest mnóstwo ludzi, którzy są strasznie sympatyczni i których powinienem lubić, ale ich nie cenię, bo widzę, że są właśnie totalnie w drugą stronę nieogarnięci, konformistami są i tak dalej. Bo to, ja to widzę tak trochę. I to w tym zawodzie strasznie wychodzi. Pracując teraz w ogóle w tam takiej innej firmie, ja to mam. Są ludzie, z którymi pracuje ci się w ogóle fenomenalnie dobrze i bardzo tam dobrze ci się z nimi współpracuje, niekoniecznie macie ze sobą czymkolwiek do porozmawiania. A no, są ludzie, z którymi uwielbiasz gadać, ale niekoniecznie z nimi pracować. Mi się wydaje, że ze mną mało ludzi chce pracować, nie wiem, czy dużo ludzi chce ze mną gadać, ale mam takie wrażenie. Ale w każdym razie to jest coś takiego rozłącznego, tylko że właśnie w takich kreatywno-piśmienniczych pracach realnie da się to bardzo mocno odróżnić na tym poziomie, żeby naprawdę chcieć z kimś pracować. Jak mam moich przyjaciół takich spoza pracy, to szczerze mówiąc, na przykład z tobą, wisi mi to, że ty jesteś dobra i rzetelna w swojej pracy. Absolutnie mnie to nie obchodzi. Cenię cię jako istotę ludzką. Możesz chodzić do pracy, walić kloska na środku biurka, brzygać na swoich współpracowników, wyzywać ich od Żydów, wychodzić i nagrywać ze mną podcast, nadal cię będę lubił. A w mojej firmie z ludźmi... No, tak nie jest, no. W mojej pracy oceniam ludzi po tym, co oni robią i jak się starają i jak ambitni są albo nieambitni. No i właśnie jeszcze a propos właśnie tam tworzenia, bo oddolne inicjatywy kreatywne właśnie jeszcze muszą mieć to do siebie, że możecie mieć najlepszych przyjaciół,
Bo to możecie mieć 6 najlepszych przyjaciół i możecie grać w 6 w coś i będzie sucho. Będzie sucho, bo to nie są postaci, które nadają się do pewnego rodzaju czynności. Tak. A możecie mieć 6 ludzi, których totalnie nie lubicie, ale z którymi będziecie mieć chemię. Będzie. No tak, będzie chemia, po prostu, nie? Więc może to stąd wynika, nie mam tak. takiego. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem na samym początku, przymus produkowania odcinka co tydzień przez 6 lat bardzo komplikuje czasami bardzo proste sprawy i dochodzi do wielu spięć. Których nie byłoby, gdyby nie ten przymus. Taka odpowiedź dla mnie, Kajetanie. Wyślemy ci komiksy, postaramy się zebrać jak najwięcej podpisów na tym komiksie z tego, co się da. Damy jakichś ludzi z ulicy. Na każdej stronie nic nie przeczytasz. No, to tyle od nas na dzisiaj. Cześć. Pa.